Przy wyborze kawy należy się kierować generalnie swoimi upodobaniami, swoim gustem. Warto próbować różnych kaw, warto smakować kawy, bo mamy wszyscy różne preferencje smakowe. Należy dobrać taką mieszankę, która będzie nam najbardziej odpowiadała profilem smakowym, i to jest ta właściwa. Ufamy swoim gustom, ufamy swoim preferencjom. Powód, dla którego arabika jest postrzegana jako kawa lepsza, jest prosty. Większość sprzedawanej arabiki jest droższa za kilogram niż większość sprzedawanej robusty. Natomiast większość kawy produkowanej na świecie to robusta. Kawa arabika nie jest kawą lepszą od kawy robusta, jest kawą inną. I wśród robusty są również takie ziarna robusty, które są znacznie lepsze i droższe też od najlepszej arabiki. Nie należy się sugerować tym, że to jest 100% arabiki na przykład, tylko należy się sugerować tym, co nam się podoba w kawie i czego szukamy, co lubimy. I tak Polacy wolą kawy, które mają przewagę robusty, z tego powodu, że one są właśnie takie bardziej okrągłe, łatwiejsze do picia, mają taki bardziej łagodny charakter, aczkolwiek kawy bardziej bogate w robuste, mieszanki bardziej bogate w robuste, to są również mieszanki bardziej pobudzające, bo robusta ma w ziarnach zdecydowanie więcej kofeiny niż arabika. I na przykład małe espresso, które ma do 30 ml i jest zrobione ze 100% arabiki, będzie miało bardzo niewielki taki charakter pobudzający, bo tamtej kofeiny jest bardzo niewiele. Natomiast duży kubek zrobiony ze 100% robusty, metodą na przykład przelewową, będzie miał bardzo duże działanie pobudzające, bo w ziarnie robusty jest do 4,5% kofeiny, a duży kubek już samą objętością i ilością kawy, która tam jest, będzie powodował, że tego pobudzenia będzie dużo więcej. Także takie legendy o tym, że małe włoskie espresso jest tak bardzo pobudzające i odczuwamy to zaraz po szybszym biciu serca, no to raczej legendy. Smakosze kawy piją kawę czarną. Kawa z mlekiem, ja już słyszałem takie określenie, że to jest napój kawowy. I żeby poczuć prawdziwy smak, no to trzeba smakować kawy w postaci czystej, bez żadnych dodatków.